Dzisiaj jest dzień listonosza. Zobaczcie, co mieszkańcy miasta opowiadają o swoich ulubionych listonoszach. Czy zna pani swojego listonosza? Nie znam swojego listonosza. Dlaczego? Ponieważ nie przynosi do mnie listów bezpośrednio. A często pani wysyła listy? Nie, a powinno się. No właśnie, a jest dzień listonosza. Chciałaby pani pozdrowić któregoś listonosza? To pozdrawiam listonosza z ulicy Kościelnej. Znamy, dobry człowiek, wszystko okej. Okay. Chciałaby pani go pozdrowić z okazji Dnia Listonosza? Hello, oczywiście. Pozdrawiam, a jak? Niech chce chłopak cieszy. Wszystkiego dobrego. Często się zmieniają, ale znam. Jest święto listonosz. Chciałaby pani pozdrowić swojego listonosza? Oczywiście, bardzo. Dobry listonosz to wie wszystko, także myślę, że dobre relacje z listonoszem to podstawa. Nie znam. Dlaczego? Czemu mam znać? A nie korzysta pani z usług poczty? No korzystam, ale nie znam. Osobiście nie znam. Mój listonosz akurat jest chory, leży w szpitalu. Jest dzień listonosza. Chciałaby pani coś przekazać mu? Temu, który jest w szpitalu, żeby wrócić do zdrowia, bo w sumie wtedy dobrze przychodziły paczki, a teraz mamy takiego z doskoku jakiegoś. Znam. A pozdrowimy? Pewnie, że tak, tylko ja nie wiem, jak się nazywa. No to jak pani zna? No znam, ale to nie muszę znać po nazwisku. To co przekażemy? No, miłego dnia, żeby mu się dobrze przy tej pogodzie pracowało. A co jest dzisiaj? Dzień listonosza. Dzień listonosza. A, nie wiedziałam. To jakiś prezent może trzeba przygotować. No, ale dzisiaj nie przyjdzie do mnie. Raz to w miesiącu może jutro. Tylko przychodzi. Nie. Dopiero przyjdzie aż w listopadzie. Zna pan swojego listonosza? Tak, znam. Kim jest ten szczęśliwiec? Franuś obsługuje Pszczęno, okolice i naszą kolonię. No bo to tak nazywa się to osiedle kolonia, czyli na Wołyńską, tam Lwowską. To no. Co z okazji Dnia Listonosza chcemy przekazać? Dzisiaj jest dzień? Dokładnie. A to przepraszam, nie wiedziałem. No co, pozdrowić go, żeby dalej był punktualny, przynosił do mnie monety, bo wie, że ja zbieram monety. No wezwania, no to już nie będę mówił, żeby często przynosił. Nie, ale żeby był wytrwały tak jak do tej pory.